Wow, wróciłem z powrotem na moje konto Minecraft, więc rozpoczynamy kolejny odcinek w Palionowie. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy tak jak zazwyczaj na Palionowie. Jak widzicie, jestem od razu w stroju Supermana, ponieważ dzisiaj będziemy robić super, super rzeczy. Tylko jak widzicie, nie było mnie tutaj na serwerze, dopiero co wszedłem. I sytuacja wygląda tak, jest noc. Niestety nie mogę pójść spać, bo jest również Dave na serwerze. A co za tym idzie, ja niestety przez to, że moje moce są na zasilane, prawda, jak to się mówi, energią słoneczną, niestety nie jestem w stanie teraz żadnej z tych mocy używać, więc musimy czekać i tak do momentu, aż będzie dzień, ale to księżyc jest w sumie, jak to się mówi, w zenicie, w sensie to się mówi o słońcu, ale powiedzmy o księżycu to samo. W każdym razie, słuchajcie, zanim rozpoczniemy odcinek, ponieważ dzisiaj wybierzemy się do bazy Świrusa, którą znaleźliśmy na wczorajszym odcinku, na którym włamaliśmy się na jego konto. Dzisiaj udamy się tam do tej bazy już normalnie jako my. Mam nadzieję, że my go tam nie spotkamy, ponieważ sytuacja ze Świrusem jest dziwna z tego powodu, że on wchodzi na serwer, ale nie widać go tutaj na tabie. Więc on może być w tym momencie na serwerze i my go nie widzimy. Nie wiem, jak on to zrobił, ale on tak robi, że jest. Co prawda nikt go nie widział, ale to jest dziwne, ponieważ on musiałby tutaj być, nie wiem, w nocy na przykład, kiedy nas tutaj nie ma, żeby po prostu nie być niezauważalnym. A wątpię, żeby tak było. Wydaje mi się, że raczej on jest nawet teraz, może być na serwerze i teraz coś robić. Z tym, że po prostu my go nie widzimy, bo on świetnie się ukrywa, co jest niesamowite, jak on to robi. Ale w każdym razie, słuchajcie, udamy się do tej jego bazy. Mam nadzieję, że nie znajdziemy tam, mam nadzieję, że znajdziemy tam co chcemy, ale mam nadzieję, że nie znajdziemy go, bo jak znajdziemy go, to jest lipa totalna. Ale najważniejsze, co chciałbym dzisiaj zrobić, to zlikwidować jego bazę, zniszczyć ją totalnie, albo przynajmniej pokazać mu, że jesteśmy w stanie tam cokolwiek zniszczyć i że nie ma totalnie szans z nami, ponieważ jak widzicie, no jego baza jest mocna, jest duża, no zaraz tam pójdziemy też, jeżeli nie widział ktoś odcinka wczorajszego, to w tym momencie wracaj oglądać ten odcinek, żebyś wiedział, o co chodzi, ponieważ tu jest wszystko połączone, to jest historia, rozumiesz? Możecie napisać ogólnie w komentarzach, kto jest stałym widzem, kto ogląda każdy odcinek, kto jest na bieżąco, będzie mi bardzo miło, jak taki odzewik zostawicie. A jak już jesteśmy przy odzewiku, to możecie również strzelić łapkę w górę, będzie mega miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to czekaj. Teraz jest odpowiedni moment, żebyś to zrobił. Więc zostawcie łapkę w górę. Ty też. Bo... nie, ty zostawiłeś, ale ty. Ty jeszcze nie zostawiłeś, więc kurczę. O, dzięki, ale ty jeszcze. Jeszcze ty. No, ale to już nie będę was tak nękał, nie? W sensie, kto nie zostawił jeszcze, to niech zostawi, ale mam nadzieję, że wszyscy zostawią pod koniec odcinka chociażby, albo no nie zapomnij w każdym razie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na Palionowie. Wróćmy do naszej sytuacji. Nie możemy jeszcze wrócić, bo jeszcze muszę powiedzieć o Chef Shopie. Zapraszam bardzo serdecznie na Chef Shopa. Tam macie koszuleczki, macie różne inne fajne rzeczy. Zapraszam na Instagrama i zapraszam na mój drugi kanał Szczypson Plus. Tam jest szefowo. Co prawda odcinki tam się już od 2 dni nie pojawiły z tego powodu, że jest dużo rzeczy do roboty. Ja też jest szkoła, więc musicie wziąć pod uwagę to, że tam niestety nie dam rady być daily, jeżeli tutaj już jestem daily, ale staram się i będę starał się tam wrzucać w miarę często te odcinki. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, wróćmy do naszej rozgrywki. No jak widzicie, za niedługo będzie dzień się robić, więc na całe szczęście, ponieważ ja już mam dość tego, że jestem bezsilny, bo to jest najgorsze, że podczas kiedy mnie nie ma na serwerze, moje moce jakby znikają. Właśnie, swoją drogą to zobaczmy, czy nie ma czegoś nowego, ponieważ w sumie to tego jestem ciekaw. Ale, o, jest coś, czekajcie. Myślę, że to by... A nie, to już mieliśmy, to musimy rozwalić. Kurczę, nie rozwaliliśmy tego, może dlatego nie zostawił żadnej informacji, bo myślę, że jeszcze tego nie widzieliśmy. Dobra, musimy to rozwalić, żeby on wiedział, że już może zostawić następną informację. W każdym razie, jeżeli mnie nie ma na serwerze, to moje moce znikają. Nie mam ich, znaczy znikają. One się kończą, ponieważ one działają na energię słoneczną. Jak widzicie, teraz słońce wschodzi, więc zaraz tą energię będziemy mogli otrzymać na nowo. Ale one znikają w momencie, kiedy zachodzi słońce. I w sensie znikają, no się kończą powoli, tak wiecie, jak je wyczerpuje. Jak nie mam je na serwerze, to znikają i muszę na nowo czekać, aż wyjdzie słońce, żeby móc je zdobyć. Jest, widzę słońce, dobra, za niedługo będzie nam się to zaczynało ładować i będziemy mogli znowu mieć super moce. W każdym razie już możemy powoli w sumie na piechotę, no ale wybierzmy się, pójść w stronę właśnie tej bazy Świrusa. Jak widzicie, tu powstaje nowa autostrada. Z tym nie będę mówił na razie, o co chodzi, ale już się niektórzy mogą domyślać. W każdym razie
autostrada jest po prostu w jakieś inne miejsce, w którym będziemy też coś innego może budować. No w każdym razie jeszcze nie wiemy za bardzo co, póki co autostrada się tak o po prostu idzie, tam zjeżdża w dół i w sumie tam się kończy, tam już dalej nigdzie nie leci. Więc póki co to ta autostrada jest jeszcze nieczynna, ale spokojnie ona będzie dopracowywana. Dobra, przejdźmy tutaj w stronę tej bazy świrusa, to gdzieś było tam, o już możemy latać, dobra to polećmy sobie tam. Zium, lecimy sobie tu normalnie do tej bazy świrusa, jak widzicie jest. Jest baza świrusa, którą musimy jakoś zdetonować. To jest straszne, że to mówię, ale musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Jakie to jest wygodne w ogóle, że mi nie zadaje obrażeń upadek z góry. Dobra, teraz tak. Czy nie widzimy tu gdzieś świrusa? Trzeba uważać na to, bo jeżeli on tu gdzieś będzie, to jest dramat. Dobra, co my tu mamy? No armaty, no armaty. Tu jest dalej ten nóż? Jest dalej ten nóż. Masakra. Ale zobaczmy, że coś w nowych się pojawiło. Nie, nic się nie pojawiło w tych nowych. To dobrze w sumie. No ale te armaty to jest dramat. Jak dla mnie to jest... To mi zapowiada mocną walkę. Mocną, naprawdę. Dobra, wyjdźmy trochę wyżej. W klatce nikogo nie ma. To mnie zastanawia. To moim zdaniem... Znaczy moim zdaniem. Nawet nie tyle, co moim zdaniem, co bardziej boję się, że to jest jakieś urządzenie... Ponieważ tu widzicie jest Infinity Generator, tak jakby on tworzył coś nieskończenie dobrego, jakby nie, znaczy dobrego, co się takiego, jakaś broń na przykład nieskończoności, która robi coś, no nie wiem nawet do czego to porównać, ale myślę, że to może być coś z tym związanego. Tu, ten dzwonek, to też jest ciekawe, ponieważ zadzwoniłem ostatnio i nic się nie wydarzyło, zobaczymy czy dzisiaj jak zadzwonimy to się coś wydarzy, uwaga. Dobra, nic się nie wydarzyło, więc dobrze, chociaż może... Dobra, na razie ja nie chcę nic z tym robić, bo się boję w sumie cokolwiek tam klikać więcej. W każdym razie, jeżeli widzicie, no ten kościotrup też wygląda podejrzanie. Jest takie duże pomieszczenie i tylko jeden kościotrup, więc wydaje mi się, że z tym też coś może być związanego. Ale to nieważne, wyjdźmy tu do góry, jeszcze zobaczmy co tutaj mamy na górze, no te trumny. No i na górze już totalnie jest to, co... ta sala ten. Ja myślę, że najlepiej będzie, jak my potraktujemy po prostu źle to miejsce, tylko poczekajcie, jakby to zrobić, żeby najlepiej byłoby mu TNT tam zarzucić, ale TNT może sprawić, że wysadzimy za dużo nawet rzeczy, które nam by się przydały. Ja pytanie, czy jesteśmy w stanie to spalić. Czekajcie, podlecę sobie tu do góry i uwaga, nie jesteśmy w stanie tego spalić. Dlaczego to jest odporne? Ała. Widzicie, to jest odporne, te krzesła, wszystko jest... Chociaż czekajcie, zaobserwujmy to, może jednak się to spali, może jednak. Stoję trochę z nadzieją, ale... Chyba nie, dobra, nieważne, zgaśmy to. To, właśnie, ciekawe czy to drewno się pali, tego jestem ciekaw też, uwaga. Wow, o nie, skończyła nam się supermoc, musimy wylecieć, żeby zdobyć tam więcej supermocy. Oj, kurczę, o nie, podpaliłem tu. O kurczę, dobra, musimy poczekać, aż nam się trochę naładuje moc. Wy tego nie widzicie, to jest tutaj chyba. Tam mam coś takiego, że to mi się ładuje. No tego nie widać niestety, bo w tym miejscu mam kamerkę, ale... Świnka. O, fajnie, bo akurat żarcie lubię twoje jeść, to jest idealnie. Dobra, no trochę mamy to naładowane. Pytanie na ile... Wow, prawie spadłem se. Pytanie, czy da się podpalić drzewo, uwaga. Czekaj. Ale to nie przychodzi na drugą stronę, nie? O, a czekajcie. Jest jakaś nadzieja na to, żeby to się zaczęło palić, czy nie? Jestem ciekaw, czy jest jakaś szansa na to. Ło, aż mi pies zaczął szczekać, aż się zdenerwował. Nie wiem, czy to było słychać, ale czy spali się to? Chyba niestety nie. Chyba to te widmowe, te nie są w stanie się spalić. No niestety, poczekajcie, bo tutaj nie ma nic, co moglibyśmy normalnie spalić jakoś. No chyba, że tą drabinę, no ale... To jest sens palić, no drabinę nawet nie możemy spalić. No nie, my potrzebujemy jakiś TNT chyba, żeby tutaj cokolwiek rozwalić, tak mi się wydaje. No bo póki co to jesteśmy w takiej sytuacji, że no nie wiem, a ja nie wiem, czy ja mam jakiś TNT. Dobra, jak widzicie, mamy TNT. Znalazłem, przeglądałem wszystkie skrzynki. Zacząłem w sumie sobie od najgorszych, ponieważ poszedłem na samą górę, gdzie są same puste. I tak przeglądałem i w żadnej z tych skrzynek, które tam były, nie było TNT. Ale jest tutaj na dole, mam jeden stack TNT, który nie wiem jak, skąd się tu wziął w ogóle. No ale dobra, nie przypominam sobie, żebym w ogóle zbierał TNT, bo w sumie po co by mi było. Ale to jest jakiś sposób, żeby zostawić jakąkolwiek wiadomość wirusowi, że byliśmy w jego bazie, że jest też troszkę zagrożony. Jak widzicie, tu podlatuje teraz i myślę, że wysadzenie kilku TNT będzie dobrym pomysłem, tylko w którym miejscu? Wydaje mi się, że najlepiej na dole, żeby on to zauważył ten, więc myślę, że tu jedno, tu i tu. O, i to jest idealnie, słuchajcie, wysadzimy mu 4 TNT. Póki co nie za wiele, ponieważ zobaczymy, co nam na to odpowie, bo jestem mega ciekaw. Więc 4 TNT, które mu wysadzimy, oczywiście... oczywiście
przepraszam za kaszę, musiałem se chrząknąć. W każdym razie, oczywiście nie odpalimy tego żadną zapalniczką, no bo po co, mamy super mocy, uwaga, pum, 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 pum. I lecimy z koksem, uwaga. Poszedł, poszedł, poszedł. A ten się nie chce zapalić, no, dawaj, 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 o jest, idealnie. Są cztery strzały, poszło. Puff. No i to jest ostrzegawczy strzał, a wiecie co? Za mało, za mało, myślałem, że to będzie więcej, więc zróbmy jeszcze tak. Wow, wszystkie trzy naraz i uwaga, bum, poszło, no teraz to na pewno zobaczy, bo nie będzie umiał wyjść na górę. Dobra, słuchajcie, no, zrobiliśmy co trzeba było zrobić, ja tu jeszcze tak rekreacyjnie, prawda, zabulę dwie, żeby jeszcze było, uwaga, no, o, o, idealnie, spodobało mi się w sumie to, no i super, no i fajnie, a jeszcze jedno zrobimy, zostawimy tutaj taki słupek w formie, który mu zastąpi jakby ten słupek, który on miał z tego widmowego drewna, wiecie o co chodzi, żeby wiedział, że byłem, że tutaj się, prawda, takie coś dzieje i, o nie, 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 klikłem sobie niechcący, nie! Co się wydarzyło teraz? Dobra, no i tak to zamurujemy tutaj w ten sposób. Tylko mi się niechcący klikło, bo chciałem zrobić wejść na F5, a klikłem sobie normalnie w R, na którym mam strzał z tego, z tych laserów, nie? Ja nie mogę, ale by było, jakby to wysadziło całe, no, by to już byłby za duży ruch. W każdym razie, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, na którym znowu zrobimy kolejne podejście pod Świrusa, w którym zniszczymy pewnie jego całą bazę. Chociaż zobaczymy, co on na to odpowie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.